Chcemy ustawy Stop 447. Pomóż nam zebrać podpisy. Wejdź na www.stop447.info. Pobierz kartę podpisową, zbierz podpisy pod ustawą Stop 447 wśród rodziny i znajomych i wyślij do nas. Teraz jest czas działania. Dobry wieczór, witam serdecznie. To jest telewizja w Realu 24, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz, a jest dzisiaj czwartek po 19, a to oznacza jedno, tylko i wyłącznie, że w studiu w naszej stacji jest pan Krzysztof Karoń. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. No to jak zwykle rozmawiamy, zanim przejdziemy do rozmowy z panem Krzysztofem, bo pan Krzysztof będzie uprawiał monolog. Zapraszam do tego, żebyście wspierali telewizję w Realu 24. Jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre, numer konta jest na waszych ekranach. Zapraszam do wspierania wolnych mediów, które mówią jak jest, w których chociażby takie programy jak ten można oglądać. Panie Krzysztofie, co dzisiaj? Jaki temat dzisiaj mamy na tak zwanej rozpisce? Na wokandzie. Na wokandzie. Cóż to takiego dzisiaj pan przygotował? Proszę pana, dzisiaj sobie tak będziemy luźno, bo jak panu wspomniałem wcześniej, ja jeszcze jestem w fazie korektorskiej, bo książka już jest w drukarni, ale zawsze coś można w międzyczasie poprawić. Więc jestem taki trochę nie do końca. Natomiast kiedyś w rozmowie z panem Marcinem powiedziałem, że trzeba będzie wrócić do sprawy tej nieszczęsnej sztucznej inteligencji, bo to już zaczyna przybierać rozmiary jakiejś manii, jakaś idea fix się utrwala ludziom w głowach. Ale być może do tego dojdziemy. Wcale nie będziemy mówić o inteligencji, bo dzisiaj to nawet nie wiadomo, co ta inteligencja jest. Już się mówi o inteligencji emocjonalnej, słyszałem o inteligencji tanecznej na przykład. Tanecznej? Tak, tak. Znaczy jak ktoś tam... Jak lepiej tańczy, ma lepszy... Jak ktoś jest lepszy, taki gibki i tak dalej, i tak dalej, to może być kompletnym matołem, co wcale nie znaczy, że dobrzy tancerze są matołami oczywiście, nie, ale jeżeli ktoś jest taki właśnie gibki, to... Ale mu ma inteligencję taneczną. To on ma inteligencję taneczną. A nie akrobatyczną, albo atletyczną, pana, albo... Teraz sobie wymyślaj, mi się trochę nabijam pewne, z tego, ale... Pewne predyspozycje. I myślę, że w znacznym stopniu one są naturalne, no bo ludzie rodzą się z różnymi predyspozycjami. I jeśli ktoś ma w tym kierunku, czy do takich zajęć predyspozycje, to na określenie tego i na określenie tych umiejętności i tak dalej jest szereg innych słów, które nie muszą być w kolizji z pojęciem, które jest dość ważne i ma swój ciężar gatunkowy. No ale to należy do tego chaosu pojęciowego, który jest w tej chwili uprawiany. Ale nie o tym chciałem mówić, bo znowu otwierają nam się kolejne ślepe zaułki. Zanim, bo nie chodzi mi w gruncie rzeczy o sztuczną inteligencję, tylko chodzi mi o wyjaśnienie. Próbę wyjaśnienia, co jest ośrodkiem inteligencji. I że tego, co jest ośrodkiem inteligencji, czyli mózgu, tego się nie da zbudować. Tego się po prostu nie da zbudować. I oczywiście można sobie z tego zdawać sprawę, a można sobie z tego nie zdawać sprawy, to znaczy można nie wiedzieć, na czym to polega, dlaczego mózgu nie można zbudować. No i jeśli się nie wie, dlaczego mózgu nie można zbudować, to wtedy można sobie już śmiało tworzyć jakieś wyobrażenia na temat tego, jak się go będzie budowało. To jest mniej więcej tak, że jeżeli ktoś nie przyjmuje do wiadomości, że komunizm musi zakończyć się katastrofą, po prostu nie przyjmuje tego do wiadomości, świadomie, nieświadomie, no to
niewykluczone, że będzie podejmował kolejną próbę realizacji tej pięknej idei i to i tak musi się skończyć katastrofą. Ale wytłumaczenie mu tego, że to musi się skończyć katastrofą, jest niemożliwe, ponieważ on tego nie przyjmuje do wiadomości. I trochę tak jest z tą sztuczną inteligencją, która się stała takim wytrychem. Mnie się ciągle przypomina w takich sytuacjach i przy takich tematach, mnie się przypomina, już pewnie o tym mówiłem, rozmowa z moimi kolegami w średniej szkole, na jakiejś prywatce, zrobiła się straszna kłótnia. No, głupio powiedzieć, ja się kłóciłem z wszystkimi, bo ja byłem mało... Dlaczego mnie to nie dziwi? Ja po prostu byłem mało postępowy, a kolegów miałem skądinąd zresztą niesłychanie sympatycznych i bardzo bystrych, ale zafascynowanych wizjami, przyszłością, tą całą futurologią. I rozmowa była zupełnie poniżej naszych ówczesnych możliwości pojmowania. Rozmowa była o przestrzeniach. No, że tam w matematyce to są różne przestrzenie, w matematyce można je mnożyć, w życiu realnym są z tym pewne problemy, ale jeden z kolegów zaczął mnie przekonywać, że dlaczego ja się tak upieram, dlaczego ja się tak bronię? Przecież trzeba poszukiwać tych nowych wymiarów rzeczywistości, bo jeżeli znajdziemy czwarty wymiar, to do tego czwartego wymiaru będzie można wyrzucić wszystkie śmieci, które są na Ziemi. Za nie mówiłem. Ja wtedy też za nie mówiłem na moment, potem mówię, puknij ty się człowieku w głowę. Bo... Ale nie, ale proszę pana, to szło tak łatwo, tak gładko, i trudno mieć pretensje, chociaż nie, myśmy wtedy mieli po, przypuszczam, jakieś 16 lat, 17, to w tym wieku już człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Zaznaczam w takim zupełnie elementarnym sensie, bo nie mówię tutaj o możliwości sprawdzenia bardziej wyrafinowanych teorii, natomiast sama ta napędzająca wizja bardzo mi się spodobała. Proszę pana, no męczymy się w tej naszej trójwymiarowej rzeczywistości. Niektórzy doliczają do tego jeszcze czas. A jakby się znalazło ten czwarty wymiar, niech pan sobie wyobrazi, wszystkie śmieci z całego świata, jakie to wielkie problemy, i ci ekolodzy, i tak dalej, a tu nagle wszystko wszystkie pakujemy, śmieci znikają do czwartego wymiaru. Do czwartego wymiaru, mamy problem rozwiązany. Proszę pana, i dla ludzi, którzy, a to było, proszę pana, dobre, wstyd powiedzieć, ale prawie 50 lat temu, czy może nawet ponad 50 lat temu. To już tyle lat pan ma? Słucham? To już tyle lat pan ma? Och, proszę pana, ja mam wiele tajemnic. I wtedy już to istniało, ten typ fascynacji, natomiast no... Nie mam najmniejszych wątpliwości, że moi koledzy do dzisiaj są ludźmi racjonalnie myślącymi. No to były takie pory, wie pan... No właśnie chciałbym teraz, ciekawe jak teraz postrzegają ten czwarty wymiar. Nie, w tej chwili to jest, no i zaraz do tego dojdziemy. W tej chwili jest to już, no głupio powiedzieć, bo ja często powtarzam to słowo, w tej chwili to już jest patologia. To jest po prostu stan patologiczny. Mamy do czynienia ze społeczeństwem w znacznym stopniu spatologizowanym. Będąc na Zachodzie przez wiele lat, nie protestuję, wręcz przeciwnie, podnoszę tabliczkę, jest pan napisem na bieżąco. Dlatego, 100% racji. Dlatego wypytywałem, kiedy pan wrócił z Anglii i okazuje się, że niedawno, czyli jeszcze pan czuje ten zapach. No nie wiem, czy się go pozbędę, bo taki był smród, że aż do tej pory jest, tak? Proszę pana, wtedy można to było zaliczyć na... do takich skłonności, które człowiek, szczególnie w takim średnim wieku nastoletnim, a nawet trochę później, bo to gdzieś tak nawet do dwudziestki sięga, przynajmniej sięgało, u ludzi, jak to się mówi, u człowieka behawioralnie nowoczesnego, że w pewnym wieku człowiek ma takie skłonności do poszukiwania jakichś tam ideałów i do prób realizacji tych ideałów, nie zdając sobie sprawy z tego, jak rzeczywistość jest skonstruowana
I mówi się o takim młodzieńczym idealizmie i tak dalej, to nie ma co bić piany, ale wydaje mi się, że wtedy było rzeczą zupełnie oczywistą, że no, wiem, że to nieładnie tak powiedzieć, ale że z tego się wyrasta, no tak jak się wyrasta z, nie wiem, z mlecznych zębów, jak się mutacje przechodzi, to jest pewna faza rozwojowa i w porządku, ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek zaczyna już myśleć samodzielnie, no i niestety ten moment nie następuje zbyt wcześnie. I z przyczyn, o których można długo rozmawiać. Natomiast w tej chwili... Już nikt nie myśli samodzielnie. Aha, ten stan, bo ja, wie pan, ja się nigdy nad tym tak naprawdę nie zastanawiałem, to dopiero teraz tam pochodzą mi po głowie pewne rzeczy, no bo pojawiają się pytania i człowiek nie bardzo wie, co z nimi zrobić. A przede wszystkim pojawiają się sytuacje i ludzie, z którymi rzeczywiście nie wiadomo, co zrobić. Wczoraj ktoś mi przysłał link do takiego filmu z rozmowy z amerykańskimi studentami. Przy okazji jakiejś zadymy związanej z gender. No i młody człowiek i on wszystko wskazuje na to, bo to nie było to inscenizowane, wszystko wskazuje na to, że pytają go, jaką on ma płeć i on mówi, że nie wie, bo płeć zmienia się z dnia na dzień, a czasami nawet w ciągu dnia. I na pytanie, czy jeśli on stwierdzi, że jest krową, to czy on rzeczywiście staje się krową? I on odpowiada, że to jest wprawdzie bardziej skomplikowany problem, ale tak i tak. I proszę pana, oni mają w głowie tego typu sieczkę. Ja zaznaczam, ja mówię całkowicie świadomie sieczkę, bo to już jest wynik całkowicie świadomego ogłupiania tych ludzi, ale ogłupiania polegającego na tym, że oni nie przeszli normalnego rozwoju, takiego, jaki przechodzi człowiek od urodzenia do stanu przynajmniej dorosłości, no a potem to już... A potem, gdy wybiera sobie, powiedzmy, wariactwo, to przynajmniej robi to na własny rachunek. Na własny rachunek i powiedziałbym nieświadomie do końca, ale przynajmniej bardziej świadomie niż to, co się dzieje w tym momencie. No z tym, że właśnie problem jest, bo tak naprawdę, powiem panu szczerze, to moje zainteresowanie tym problemem bierze się z tego, że problem tkwi w tym ostatnim fragmencie, który pan powiedział. Mhm. Otóż właśnie o to chodzi, że większość ludzi nie chce tego na własny rachunek. A, czyli ktoś jest coś... Ktoś musi za to zapłacić. Tak, no ale nie ma nic za darmo, zawsze wszystko czy później... No właśnie. I właśnie widzi pan najpiękniejsze i najtragiczniejsze w ostatnich 50 latach przynajmniej jest to, że cały ten świat funkcjonuje właśnie na zasadzie stoliczku nakryj się. No tak. A brak wiedzy i to okaleczenie, o którym mówię, które w tej chwili już przybiera rozmiary zwykłej patologii, ponieważ no, w kategoriach psychiatrii, no nie wiem, jeszcze z 1990 roku absolwenci dzisiejszych szkół podstawowych i średnich kwalifikują się po prostu do leczenia psychiatrycznego, nie do jakiejś tam poradni psychologicznej, zdrowia psychicznego, czy jak to się nazywało. To są po prostu już, ale z tego powodu, że właśnie w wyniku zaburzonego rozwoju oni znaleźli się w stanie, który jest stanem patologicznym w kategoriach medycznych. To nie chodzi o to, wie pan, o wariaci. Nie. Oni mają, po pierwsze zostali pozbawieni elementarnej wiedzy, ale oprócz tego zostali pozbawieni zdolności używania własnego mózgu. Ponieważ przez ten okres, przynajmniej tych kilkunastu lat, w którym, a tak naprawdę to jak się okazuje, to 25 lat, bo mniej więcej 20-25 lat rośnie mózg i kształtuje się. I on nie kształtuje się sam. On kształtuje się pod wpływem tego, co mu człowiek sam zadaje albo co mu kto inny zadaje. Więc jeśli ten rozwój nie został przeprowadzony w trybie normalnym, to znaczy w trybie takim, który umożliwia przebywanie
przebywanie kolejnych czy osiąganie kolejnych stopni zaawansowania, które nie są wymysłem, tylko są bardzo mierzalne, bo wbrew pozorom psychologia posiada dość precyzyjne narzędzia pomiarowe. Nie wszystkie oczywiście da się sparametryzować w kilogramach, złotówkach i tak dalej, ale to wbrew pozorom dużo można w miarę precyzyjnie opisać. No więc jeśli ten rozwój został zakłócony, jeśli on został zakłócony świadomie, to ci ludzie po prostu, no nawet trudno powiedzieć, bo w tym nie ma ich winy. Oni nie są w stanie inaczej funkcjonować. A mówię o tym dlatego, że bo jest to związane z tematem, który dzisiaj przyniosłem, a który oczywiście otrzymałem jako link od kolejnego z czytelników, czy ze słuchaczy, czy z korespondentów, jak to tam nazwać. Wie pan, jak w zasadzie powinno się zrobić taką audycję, komentarze do różnych właśnie nadsyłanych, bo czasami jest to filmik, czasami jest to jakiś wykład. Zanim wyszedłem z domu, żeby tu przyjechać, to czy znalazłem w poczcie link do wykładu na temat, ogólnie mówiąc, szkoły Montessori. No, ten temat też by trzeba było wyjaśnić ludziom, ponieważ jest to jedna z tych gangren, a jest to pokłosie tak zwanej pedagogiki reformowanej i w Polsce powstają tego typu instytucje i one cieszą się bardzo dobrą opinią, że to jest takie właśnie nowoczesne, takie i tak dalej, rozwijające. Tak. Otwartych ludzi. Przy czym zaznaczam, ja już nie wnikam w historię samej pani Montessori, bo ona zaczynała jako pedagog dla dzieci upośledzonych. To jest, ja wiem, że to nieładnie tak, jak się tak mówi, ale to jest bardzo istotne, dlatego że podobnie jak niektóre nurty w psychologii powstały w wyniku tego, że tworzyli je lekarze, nazwijmy to, lekarze zajmujący się tym zdrowiem psychicznym, którzy mieli najczęściej wtedy, kiedy te nurty powstawały, oni mieli najczęściej do czynienia z pacjentami. Znaczy oni nie budowali swoich teorii psychologicznych w oparciu o obserwacje tak zwanych normalnych ludzi, tylko oni budowali je obserwując ludzi, którzy byli chorzy. I stąd mówi się czasami o tak zwanej psychologii deficytu, czyli było to wyciąganie wniosków z osobowości, która już była w jakiś sposób zdefektowana, i budowanie na tym modeli, które potem stosowało się do ludzi niezdefektowanych. I w różnych teoriach wychowawczych pojawia się dokładnie ten sam problem. Był na przykład taki, skądinąd zrobiono mu bardzo niedobrą opinię czy przysługę ze względu na to, że był to człowiek działający w Związku Radzieckim. No więc jeżeli, i to w czasach tych takich hardkorowych radzieckich, w związku z tym w tej chwili wszystko, co tam się zdarzyło, jest oczywiście filtrowane przez ten jak to ładnie pewna pani mówi, stereotyp. Nazywał się Makarenko. To taki słynny teoretyk wychowania, nie wiem jak to nazwać, wychowawca. Ale on zaczynał swoją karierę pedagogiczną, nazwijmy to, od opieki nad tak zwanymi dziećmi ulicy. Które było dobrze, dużo w komunizmie. Po rewolucji tak. to była makabra, po tych wojnach, po każdym zresztą kataklizmie jest specjalna grupa małych dzieci, które jakoś sobie, znaczy nie umarły z głodu, jakoś sobie poradziły, ale najczęściej wchodziły w jakieś, no, miały bardzo, najdelikatniej mówiąc, pokrętne życiorysy i tymi dzieciakami ktoś się musiał zająć. I on zajął się jako pedagog, ale zajmował się tymi dzieciakami jako pedagog w systemie, który narzucał również pewne ramy i pewne oczekiwania. W związku z tym, no, tworzyć teorię
czy program wychowania właściwy na przykład dla przestępców, bo w więzieniach też są takie społeczności, a potem przenosić to na normalnych ludzi, tak? Można powiedzieć w zasadzie, dlaczego nie, ale tutaj jest pewien błąd zasadniczy, dlatego że no jak, jeżeli się buduje jakąś teorię na patologii, no to i tak dalej, to już nie ma co kontynuować. Przepraszam, niepotrzebnie poruszyłem to hasło Montessori, bo ta pani zaczynała, no, a potem skończyła prowadząc jakieś wykłady w Tybecie, wie pan, tam... Aha. i tak dalej, czyli pojechała już w te kosmosy, okultystyczne kosmosy. Tak. I niemniej jednak ta cała okultystyczna otoczka w tej chwili nie ma czasu, ja poza tym bez notatek to nie wolałbym. Natomiast jest, moja intuicja mi mówi, że za każdą z tych nowinek wychowawczych, które zresztą wcale nie są żadnymi nowinkami wychowawczymi, bo one od 30-40 lat są wypróbowywane na Zachodzie, z takim skutkiem, że 18 lat temu w Niemczech PISA podsumowała Niemców i okazało się, że są na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia w Europie. Tam 18 lat temu tam był... Nie pamiętam. Nie, oni byli... Nie mogli być niżej niż Anglicy. Powiedzmy na 30 byli na 28 miejscu i 18 lat temu to w Niemczech oni dostali szału. Co? Jak to? Jesteśmy debilami? Przecież Goethe, Schiller, nasi tu wiedzą. I nagle okazuje się, że nasze dzieci nie potrafią czytać i pisać, a przeczytanie kilku akapitów przekracza w ogóle ich możliwości. No. Wycofajmy się od pani Montessori. Skończę tylko ten wątek w ten sposób, że praktycznie biorąc, za każdym z tych nowomodnych prądów wychowawczych, które zresztą sięgają najczęściej XIX wieku i źródła, prędzej czy później okaże się, że są albo jakieś, pachną jakieś kadzidełka, albo jakieś medytacyjki, albo jakieś, wie pan, jakieś dziwne. Mamy renesans, mamy renesans ciemnoty i poganizmu. To jest dokładnie powtórka z XVI wieku i tutaj nie ma co się oszukiwać. Ale wracam do naszych baranów, ponieważ w związku z tym, o czym wcześniej mówiliśmy, panu już hasło rzuciłem, dostałem informację i nie miałem jeszcze czasu jej rozgrzebać, ale wszedłem na stronę, zobaczyłem, jest coś takiego w chorym mieście Gdańsku, bo powinno się w tej chwili już mówić chore miasto Gdańsk. Pan Krzysztof, bardzo delikatnie. Ja mam kilka innych, które nie nadają się na tę antenę. Podobno przed wojną w Gdyni mówiło się wolne miasto Gdańsk, szybkie miasto Gdynia. A teraz można powiedzieć, po wydarzeniach z ostatniego roku, dwóch, niewątpliwie można mówić, że tak powiem, normalni gdańszczanie nie muszą się obrażać, bo wiedzą, co mam na myśli. To jest w tej chwili chore miasto Gdańsk. Tam zaczynają być robione eksperymenty, które, no przyznam się szczerze, jak to przeczytałem, to już mówię, o co chodzi, to można powiedzieć, że mnie zatkało. No, nie zatkało mnie, no ja, po mnie to już w tej chwili jak po kaczce, przepraszam. Ale mimo wszystko zrobiło na mnie wrażenie, dokładnie takie jak ostatni wykład w siedzibie polityki pana profesora Ducha. Jest taki pan profesor Duch, specjalista od kognitywistyki, ale ten temat odłóżmy, bo jak naukowcy zaczynają już pleść takie drdymały, które jeżą włos na głowie, to, ale do tego to przy innej okazji, na temat gender. Ale tutaj, w tym przypadku, chodzi o to, że w Gdańsku zawiązało się stowarzyszenie pod nazwą Polska Akademia Dzieci. I celem tego stowarzyszenia
jest, ja przeczytam, to długo nie potrwa, bo wydrukowałem sobie fragmencik z tekstu w internecie. Projekt Polskiej Akademii Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową, jesteśmy w awangardzie. Zawsze dążymy do Europy, tak, do świata. Tak? Pierwszy na skalę międzynarodową Uniwersytet Dzieci prowadzony przez dzieci, gdzie młodzi naukowcy, dużymi literami, z całkowitą swobodą wybierają obszar swoich zainteresowań badawczych. Ponieważ tam jest to nazwisko, to zdaje się, że to pisała jakaś pani doktor. Dorosła osoba, nie dziecko. Nasi wykładowcy w wieku od 6 do 12 lat prowadzą badania na temat lewitacji magnetycznej, brakujących ogniw ewolucji kręgowców lub psów, kotów i patyczaków. Kropka. To oni automatycznie decydują o tym, czym chcą się zająć, a my, dorośli, jedynie pomagamy im od strony technicznej i wskazujemy wiarygodne źródła naukowe. Opieramy się na założeniu otwierania drzwi uczelni wyższych dla dzieci, niezależnie od ich pozycji społecznej czy wyników w nauce. Bo pozycja społeczna inna, ale niezależnie od wyników w nauce. Czyli ostatni cymbał, nygus, bandyta mały, który taki nie rozrabia. Nie powinien być na wyższej uczelni, ma iść na wyższą on uczelnię. Obowiązkowo powinien być bez żadnych oporów na wyższą uczelnię. Chcemy też dać im możliwość prowadzenia własnych wykładów wspólnie z naukowcami z różnych uczelni w Polsce. Naukowcy, mowa jest o naukowcach w wieku od 6 do 12 roku życia. I to pisze pani, która dostała od kogoś patent doktorski. Panie redaktorze, przebijamy Anglię, czy jeszcze nie? Ale jesteśmy blisko. Inaczej, tym pan udowodnił, że jesteśmy bliżej, niż mi się wydawało. Że marzeniem założycieli Polskiej Akademii Dzieci jest to, aby w ciągu 10 lat, a więc mamy wyznaczoną perspektywę pewną, 10 lat, za 10 lat będzie na rynku następnych 4 miliony ludzi, którzy są w tej chwili zaorywani w szkołach i na uczelniach. Kolejne 4 miliony. Aby w ciągu 10 lat Polska stała się pierwszym na świecie krajem, gdzie każde dziecko będzie mogło uczestniczyć w bezpłatnych wykładach na uczelniach wyższych oraz, jeśli tylko dzieci będą chciały, młodzi naukowcy w wieku od 6 do 12 roku życia będą mogli przeprowadzić swój własny wykład na uczelniach. Wykłady na uczelniach wyższych są prowadzone raz w miesiącu, przeważnie w piątki od maja. W całym roku akademickim odbywa się w sumie 8 spotkań. Proszę pana. Chciałem coś powiedzieć też, ale już jakoś poczekam na pana, panie Krzysztofie. Jak już powiedziałem, ja nie miałem jeszcze czasu, bo mam inne rzeczy na głowie, żeby pogrzebać. Poza tym nawet nie wiem, czy jest sens, żeby się w to grzebać. Natomiast z jednej ze stron internetowych jest taka przewidka, z której by wynikało, że w tym biorą już udział, w tej akcji biorą udział uczelnie istniejące. Tam zdaje się jest chyba Akademia Medyczna, czy to się teraz Akademia Medyczna przemianowano na Uniwersytety Medyczne? Czasami niektóre, nie wszystkie, ale są. W każdym razie, nie jestem pewien, czy nie bierze w tym udziału Politechnika Gdańska, ale o czym to świadczy? To świadczy o tym, że ludzie kierujący wyższymi uczelniami, dorośli ludzie, nie twierdzę, że kierujący tym bezpośrednio, ale ludzie pracujący tam i być może robiący to przy okazji, na zasadzie, nie wiem, no, happeningu czy coś, angażują się w coś takiego i podpisują się pod tego typu akcją. Akcją, która ma polegać na tym, że młodzi naukowcy w wieku od 6 do 12 lat z całkowitą swobodą wybierają obszar swoich zainteresowań badawczych i nasi wykładowcy w tym wieku prowadzą badania na temat lewitacji magnetycznej psów, kotów, patyczaków. Powiem panu szczerze, że ja w takich sytuacjach nie wiem. Śmiać.
Tylko śmiać. Ale właśnie problem polega na tym, że tam, proszę pana, na tych uczelniach, po pierwsze, tej pani, ja nie sądzę, żeby to była jedna osoba, ona pewnie tam występuje jako na jakiś... Na pewno ma klan wyznawczy. Już na pewno... Jacyś dorośli ludzie wpadli na ten pomysł, ale to, że oni wpadli, to jest żaden problem, wie pan. Takie zlecenia można wysłać do krytyki politycznej i ona panu opracuje program na każdy temat. Natomiast na uczelniach ci ludzie zostali wpuszczeni na uczelnię i te wykłady tam się odbywają w jakimś trybie. Nie jest wykluczone, że to się wszystko odbywa w takiej bardzo sympatycznej atmosferze, śmiechy, chichy, ha, 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 ha. Wyobraża pan sobie, co się dzieje w mózgu takiego dziecka, które, jeśli się nie rozwinie w odpowiednim kierunku i nie przejdzie następny, bo mówimy tutaj o wieku 6 do 12 lat, to jest taki wiek, że jeśli do tego wieku dziecko nie przejdzie pewnych etapów w rozwoju, które przygotowują je do tego, żeby wejść na kolejny etap rozwoju, i potem na kolejny, to dziecko rozwijając się i doroślejąc, osiągając dojrzałość biologiczną, a ponieważ takich rzeczy się nie mierzy, no to jest 18, proszę bardzo, dowód osobisty, kartka wyborcza i więcej, lepiej, taniej. To proszę pana, taki człowiek, już dorosły, pozostaje na poziomie rozwoju dziecka 9-letniego mniej więcej. A to jest encyklopedyczna definicja debilizmu. To jest po prostu encyklopedyczna definicja debilizmu. I człowiek, który został w ten sposób okaleczony, nie jest za to odpowiedzialny. On nie ponosi winy i na dodatek on nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest tym, kim jest. I teraz, proszę pana, ja już pomijam takie rzeczy, że no, najprawdopodobniej warto by było sprawdzić, czy przypadkiem na ten projekt nie idą jakieś dotacje z państwowych funduszy. To było moje kolejne pytanie, ciekawe ile dostali z Unii Europejskiej. Wie pan, być może z Unii, a być może od pana ministra Gowina. O tak, bo niewykluczone, tak. A może z Ministerstwa Edukacji. Bo to tak pięknie brzmi, proszę pana, no te nasze wspaniałe dzieci są takie nowatorskie, są takie innowacyjne. Ciągle zapominam tego słowa. Są takie innowacyjne. Tak, tak. Bo to jest ulubione słowo pana wicepremiera Gowina. Innowacyjność. I to wszystko odbywa się w takiej atmosferze, w której jeśli ktoś zacznie zgłaszać zastrzeżenia, no to wychodzi po prostu na czerstwego buca, chama, prymitywa. Zamordystę jakiegoś... Staroświeckiego jeszcze. Który w ogóle nie czuje bluesa nowoczesności. powinien dać sobie spokój. Ale to jest... przepraszam, najmocniej przepraszam. Ale to ma związek z tą sztuczną inteligencją, wie pan? Dlatego, że... Jakby to powiedzieć... Zastanawiam się, bo ja już w zasadzie przełamałem taki tkwiący kiedyś we mnie opór, żeby ludzi za szybko nie posądzać o świadomie złe działanie, o świadomie złe zamiary. Dużo czasu minęło, zanim zdałem sobie sprawę z tego, że Marx wcale nie chciał dobrze, tylko był sukinsynem, który zaplanował te zbrodnie. Może bez tego, czy tam strzelać w potylicę, czy ogłupiać, ale to już ale nie ma. Ale było u Marxa kilka wzmianek o tym, że gazować ludzi i no tak więc, dalej. Więc wie pan, ale no, człowiek wychowany w tej skądinąd wcale nie idealnej, ale jednak funkcjonującej kulturze, po prostu no, ma pewne hamulce, no i stara się nie traktować, nawet jeżeli ma do czynienia z sukinsynem, no to zawsze się człowiek dopatruje, a może tam jednak coś, jakieś ziarenko człowieczeństwa w tym tkwiło. Więc ja się tak hamuję
I trudno jest mi trudno jest mi przyjąć do wiadomości, że mogą funkcjonować zupełnie z otwartą przyłbicą czy z miedzianym czołem dorośli ludzie, mający na dodatek stopień naukowy, bo stopień doktora jest pierwszym stopniem naukowym. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, na czym polega różnica między szkołą podstawową, średnią, uniwersytetem. Na uniwersytecie, gdzie wchodzą już ludzie blisko dwudziestki, jeszcze człowiek nie prowadzi działalności badawczej, samodzielnej działalności badawczej nie prowadzi. I to nie jest wynik pewnych restrykcji nałożonych przez aparat państwa, żeby uniemożliwić młodym ludziom, żeby się tam realizowali. To jest wynik wiedzy z psychologii rozwoju. Z tym, że człowiek w wieku, nazwijmy to w wieku akademickim, jest człowiekiem zdolnym już do tego, żeby sam się uczyć. To znaczy, żeby wybierać sobie kierunki, gromadzić materiały samodzielnie. Ponieważ matura, jeśli zdał maturę i to w określonym wieku, to on osiągnął taki poziom rozwoju i biologicznego, i psychicznego, że on jest już w stanie sobie, mówiąc najprościej, on jest w stanie formułować problem. Bo wbrew pozorom, największy problem w tej sferze, o której mówimy, to jest umiejętność stawiania pytań, formułowania problemu. Otóż człowiek do matury, oczywiście mówimy tutaj o pewnym ogromnym uproszczeniu wynikającym z pewnego takiego ogólnego schematu rozwojowego. Człowiek do matury nie jest w stanie uczyć się samodzielnie. Do matury. Dlatego musi chodzić do szkoły, dlatego musi opanować pewien materiał, który wcześniej został przygotowany przez ludzi od niego, no nieładnie tak powiedzieć, ale mądrzejszych. Oczywiście w tej chwili czasami jest, że znacznie głupszych. W tym, co albo, dzisiaj mówimy, to albo, raczej tak właśnie. Albo, przy czym właśnie tu jest kwestia definicji mądry, głupi i co to znaczy. To są ludzie najczęściej działający niestety świadomie. Przepraszam, czy nie przesadziłem, bo ja powiedziałem najczęściej. Nie, myślę, że w kadrze w tej chwili zdecydowana większość ludzi to są ludzie, którzy już działają nieświadomie, ponieważ oni po prostu sami już nie przeszli przez taką szkołę, która by im umożliwiła taką autorefleksję. Więc oni działają na zasadzie albo pożytecznych idiotów, czy jak to tam nazwać. Oni nie są, w każdym razie nie należą do tej awangardy, która wyznacza kierunek i która mówi po prostu jak to urządzać, jak to niszczyć. W szkole człowiek ma być uczony. On się oczywiście uczy i mechanizmy, w jaki sposób człowiek potrafi się zmotywować do zajęcia się, czy do skoncentrowania się na tym, żeby się uczyć, są zresztą dość dobrze opisane. Ale człowiek może się uczyć pod warunkiem, że ma wsparcie człowieka, który potrafi to ukierunkować. No oczywiście jest pytanie, czy ukierunkować pod przymusem, bo ludzie bardzo często mają tego, co znaczy ukierunkować, aha, za mordę i ruki po szwam. Nie. Chodzi o to, że człowiek czasami nie jest w stanie nawet, jeżeli jest w zbyt młodym wieku, nie jest w stanie odróżnić tego, co jest jakąś krótkotrwałą fascynacją, a co wynika z pewnych posiadanych przez siebie, ale nieuświadomionych predyspozycji, które warto rozwijać. Człowiek może się czymś zafascynować na bardzo krótko, tak zwany słomiany ogień, potem ten słomiany ogień gaśnie i człowiek zostaje z niczym i szuka następnego słomianego ognia. Natomiast jeśli ktoś zna
ludzką psychikę, wie, w jakie mniej więcej parametry zastosować, czy jakie narzędzia zastosować po to, żeby rozpoznać pewne naturalne predyspozycje, no to wtedy można rozwijać dziecko w takim lub innym kierunku. Jeden pójdzie do szkoły muzycznej, drugi pójdzie do szkoły budowlanej. Ten będzie się realizował w tym, ten się będzie realizował w tym. Natomiast dziecko nie zawsze potrafi takiego wyboru dokonać świadomie skutków, jakie przyjdą po następnych kilku czy kilkunastu latach. Po prostu. I teraz, dlaczego tak jest? Otóż tak jest dlatego, że i tu przechodzimy do tej nieszczęsnej sztucznej inteligencji, bo mówi się sztuczna inteligencja, w gruncie rzeczy ma się na myśli taki trochę sprawniejszy komputer, który się, jak to się mówi, sam się uczy. Komputer nigdy nie będzie w stanie się uczyć, ale to jakby wchodzenie w polemikę na poziomie języka potocznego nie ma sensu, dlatego że w tej chwili ten postmodernistyczny bełkot jest już tak zakorzeniony, że większość półgłówków reaguje takim prostym odrzuceniem. Co to jest? Ja mam swoją prawdę, ja tam mam taki obraz rzeczywistości i proszę mi tutaj niczego nie narzucać, bo to jest pogwałcenie mojej własnej wolności, nie mogę się wyekspresować i tak dalej, i tak dalej. Więc w to nie ma sensu wchodzić. Jakie te dwa tematy mają związek? Otóż, jak słyszę o tych próbach tworzenia sztucznej inteligencji, o tym, jakie to tam algorytmy będą, że tak powiem, implementowane w to coś, co zostanie skonstruowane i co ma być tym nowym mózgiem. No bo ta inteligencja musi mieć jakąś swoją materialną bazę. W naszym przypadku to jest jakiś tam, coś tam, co mamy w czerepie. W innych przypadkach to są jakieś twory, jakieś konstrukcje. Tak czy inaczej rozumiane, ale jakieś konstrukcje stworzone przez człowieka. I główny problem, którego nie twierdzę, że wszyscy ludzie nie dostrzegają, ale w tej chwili na fali są ci, którzy całkowicie świadomie tego to pomijają albo po prostu tego nie dostrzegają. Główny problem w rozróżnieniu tych pojęć polega na tym, że komputer, nawet najwspanialszy komputer, można zmontować. Trzeba go zmontować. Z części, te części mogą być niesłychanie wyrafinowane w sensie tam tak. nanotechnologicznym i tak dalej, i tak dalej, ale jakiś tam zespół elementów, jeżeli on jest dobrze dobrany, złącza się to do kupy, wtyka się wtyczkę w gniazdko albo odpala ma w środku, no powiedzmy, małą bombkę atomową, no bo już taki zwykły prąd to nikogo nie bawi, no i on zaczyna zaiwaniać. Coś takiego można sobie wyobrazić. Natomiast nie można w ten sposób zbudować mózgu. I z tego sobie ludzie nie zdają sprawy. Jest taki niemiecki, nie wiem jak go nazwać, neuropsycholog, nazywa się Spitzer, Manfred Spitzer. I ono nawet chyba jakieś książki u nas zostały wyprodukowane. Jest sporo wykładów. On się zajmuje, stał się bardziej znany z tego, że on bardzo alarmuje przed tą gangreną, jaką powodują smartfony i ogólnie te łatwo dostępne media, ponieważ połowa skretynienia młodych ludzi bierze się właśnie z tego, ponieważ oni tego nie traktują jako narzędzia, tylko traktują coś, co z czym się po prostu człowiek rodzi i bez czego nie można się obejść, a to jest rodzaj uzależnienia i tak, no to, i tak dalej, to już nie wchodźmy. Ale on się zajmuje w ogóle kwestiami neurologicznymi, tym budową mózgu i tak dalej, i tak dalej.
w swoich wykładach on opowiada, w jaki sposób mózg się rozwija, w jaki sposób mózg się buduje. Czyli nie ma czegoś takiego, jak tak samo jak nie ma czegoś takiego, jak dorosły człowiek, który się wziął znikąd, bo go sobie, nie wiem, jak na filmie z Frankensteinem tam, zespawali rękę z nogą, podłączyli pod prąd, odwaliło, a, zapaliło. Krzyknęli, it's alive. Słucham? I krzyknęli jeszcze, it's alive. Tak? No więc, no ale to są właśnie, to jest ten poziom w tej chwili. Natomiast po prostu mózg się rozwija. To znaczy, nie będę tu wchodził w szczegóły anatomiczne, bo to można wyczytać w każdej książce, z czegoś, co w zasadzie trudno nazwać, ten jakiś tam płatek, nie płatek, jak to, nieistotne. W jakimś sensie można powiedzieć, że mózg się rozwija z niczego, ale on na początku jest czymś, pewną zapowiedzią, w której nawet w strukturze nie ma takich miniaturowych zapowiedzi tego, co z niego dalej wyrośnie. I on się rozwija, on rośnie, 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 ale to nie jest tak, że on rośnie, przepraszam, tu się wypowiadam na temat pomidorów czy słoneczników, on nie rośnie tak jak pomidor czy słonecznik, że się wrzuci ziarnko i potem on tam rośnie. Nie. Otóż właśnie problem polega na tym, że sposób, w jaki on rośnie i sposób, w jaki on się rozwija, w jakiejś mierze, i tutaj fachowcy potrafią określić w jakiej, zależy od dwóch elementów. Po pierwsze, on nie może, jakby to powiedzieć, mózg nie lewituje, mózg jest częścią organizmu i absolutnie wszystkie funkcje, które obsługują, że tak powiem, i napędzają ten jego rozwój, to są funkcje związane z obsługą przez ten mózg całego rozwijającego się organizmu, ale rozwijającego i zmieniającego się. Na przykład w małym dziecku nie ma czegoś takiego jak takie gruczoły hormonalne, które powodują popęd seksualny. U małych dzieci to nie działa. Produkowane są hormony, tak, ale na innej zasadzie. W związku z tym pewne sygnały do mózgu nie docierają i mózg się pewnymi kwestiami nie zajmuje, budując inne struktury i koncentrując swoją uwagę na innych zakresach tematycznych. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy czy się to mózgowi podoba, czy nie, biologia powoduje, że pojawiają się pewne elementy w organizmie i te elementy zaczynają mieć ogromny wpływ na. I teraz jest pytanie, gdzie te instynkty są, nad którymi mózg może panować albo może nie panować, ale bez względu na to, czy panuje, czy nie panuje, to gdzie one się rodzą, skąd one się biorą. Mówię o tym dlatego, że ten mózg, który osiąga w pewnym momencie, mniej więcej po 20 latach rozwoju, taki stan, w którym jest w stanie już studiować, czyli samodzielnie się uczyć, samodzielnie formułować i próbować rozpoznawać temat, gromadzić wiedzę, o której się jeszcze nie zna, ale człowiek wie już wtedy, gdzie szukać tej wiedzy. W szkole mu się daje podręczniki, bo mądrzejsi wiedzą, że w tych podręcznikach jest ta baza, która jest potrzebna na tym etapie rozwoju. Ale na studiach w zasadzie to są wykłady, to są własne jakieś tam kwerendy po bibliotekach. No teraz jest internet, więc jest sytuacja znacznie łatwiejsza. I co dziwniejsze, efekt jest gorszy niż był kiedyś, kiedy faceci biegali po archiwach i na karteluszkach zapisywali rzeczy. No ale oni wiedzieli, że ich to kosztuje tyle wysiłku, że nie będą się pierdołami zajmować. Tylko zajmowali się poważnymi rzeczami. No więc to coś, co miałoby być ośrodkiem czegoś, co można by było nazwać sztuczną inteligencją, nie może powstać w innym trybie, nie może zostać zmontowane. Bo nawet jeśli wzięlibyśmy 100 tysięcy, nie wiem, tranzystorów czy jakichś tam układów scalonych, mieli rozpisany fantastyczny schemat,
To wszystko zespawamy pod mikroskopem, wtyczka albo mała bomba atomowa i chodzi. I on nie ma nad czym pracować, ponieważ mózg, powiedzmy mózg 20-letniego człowieka, on wyrósł w pewnym procesie, gromadząc różnego typu doświadczenia i tak dalej, zdobywając stopniowo wiedzę i samemu się rozwijając w taki sposób, że dopiero na pewnym etapie osiągał pewne zdolności myślenia. Dziecko między 6 a 12 rokiem życia, nawet gdyby w jakiejś jednej dziedzinie okazało się, bo są tak zwane cudowne dzieci, że tam nie wiem, w 3 sekundy do miliona liczy albo no wiadomo o co chodzi. To są najczęściej dzieci, które obawiam się, ale obawiam się, że one są w innych sferach życia mocno okaleczone. I to bardzo często przez rodziców, którzy jak zobaczyli, że mają takiego geniuszyka w domu, no to zaczęli mocno inwestować i potem to dziecko już nie wiedziało, no bo tak. jak nie wygra z Kasparowem, to dostanie w łeb, no, albo tam nie dostanie furki. No. To, wie pan, życie jest życiem. Otóż ja zadaję pytanie zwolennikom tych komputerów, które chcą budować, bo to jest kwestia zbudowania pewnego kolejnej generacji zaawansowanych komputerów, które oni nazywają sztuczną inteligencją, co jest nadużyciem, zbrodniczym nadużyciem, ponieważ takie słowo po prostu ludziom miesza w głowach. Te komputery, tak jak w tej chwili komputer jest głupi, no bo komputery są głupie i bezmyślne, tak on pozostanie głupi i bezmyślny, tyle tylko, że można wprowadzić mu tam pewne procedury, algorytmy, które będą analizowały dotychczasowe zbiory w pamięci i z tego wyciągały jakiś tam wniosek, no i wszystko się sprowadza do tego jednego prostego zdania z nauki o programowaniu. Nie będę się teraz popisywał, bo już to wszystko zapomniałem. Otóż tej wiedzy i tego kształtu, który osiąga, mówimy o ludzkim mózgu, no bo na temat innych zwierząt nie będziemy się wywnętrzać, bo mało z nimi możemy sobie pogadać. Żadna maszyna nigdy nie powstanie w wyniku takiego rozwoju, jaki jest konieczny do tego, żeby powstał ludzki mózg, którego jedną z cech jest inteligencja. Ludzkiego mózgu, tak samo jak człowieka, nie można zmontować. Taka jest różnica między mechanizmem i organizmem. Mechanizm można, nie wiem, rower można rozebrać na części i nie ma roweru. Złożyć go z powrotem, wsiąść i jest rower. Człowieka nie można rozebrać na części i potem złożyć go w tego samego, bo on po prostu nie ożyje, ponieważ skończy się pewien proces, którego my do tej pory ani nie rozumiemy, ani nie potrafimy go zdefiniować. Więc proszę pana, jak się mówi o takich rzeczach, to no, intuicyjnie czuję się, że zbliżamy się do granicy bardzo niebezpiecznej, bo tu już się nie wiadomo, gdzie się zaczyna filozofia, gdzie się zaczyna religia, gdzie się zaczynają te sfery, o których no, w trybie medialnym dość trudno jest rozmawiać. Ale to jest ten rząd poziomu, ten rząd problemu. A ja o tym zacząłem mówić i od jakiegoś czasu chodzi za mną ten temat, ponieważ widzę jakąś nieprawdopodobną łatwość w takim już zupełnie niepohamowanym prymitywizowaniu wszystkiego. Jakiś ćwierć, nawet nie pół, ćwierć inteligent z paru tranzystorów zmontuje jakiś, nie wiem, wichajster i
zupełnie bez jakichkolwiek zahamowań mówi coś o sztucznej inteligencji, a bandy pasożytów czekających na roboty, bo to się w gruncie rzeczy sprowadza do tego, że ta sztuczna inteligencja będzie tak, będzie za nas po pierwsze pracować, a po drugie będzie za nas walczyć. Bo podejrzewam, że zdecydowana większość funduszy na badania i tak dalej, to takimi czy innymi kanałami idzie ze zbrojeniówki, no ponieważ jeżeli mamy w tej chwili... lepszą po prostu broń. Znaczy wie pan, no w tej chwili to już nawet nie jest kwestia lepszą, tylko jakąkolwiek, dlatego że w tej chwili... nie wiem, kto to ostatnio mówił, że nieładnie tak mówić, ale poziom zniewieścienia żołnierzy w Bundeswehrze jest taki, że tam, wie pan, do takiego pułku przyjdzie paru chłopaków z kijami, rozpędzą to, a tamci nie zdążą zakręcić lakieru do paznokci. No bo tak rzeczywiście jest. To więc proszę pana, jeśli ktoś w przyszłości planuje wojnę, a niestety obawiam się, że wojen się nie da wykluczyć tak zupełnie z repertuaru tego, co nas czeka w tym kinie przyszłości, no to pytanie, to kto za nas będzie załatwiał ten interes? Co, taki Helmut, który pójdzie i... no, ewentualnie jak mu się podoba, płeć co 5 minut jak mu się podoba, to trochę postrzela, ale jak nie, albo po drugiej stronie okopu mu się spodoba chłopak, no to powie, no nie, no kolego, gdzie idziemy na bania i do a tamci niech sobie... Proszę pana, ja wiem, że jak się to mówi, to brzmi śmiesznie, robi się z tego kabaret, ale to są problemy, przed którymi stoją ci ludzie, którzy no, walczą o dużą stawkę. Więc jak usłyszałem o tym, już pomijam to, no rzeczywiście, no ta wypowiedź pana ministra na temat tego, że on rejtanem będzie bronił gender, no to już świadczy o głęboko, głęboko zaawansowanym stanie rozkładu. To już jest dekonstrukcja bardzo, bardzo głęboka. Pomijam oczywiście sytuację, której nie można wykluczyć, że jest to całkowicie świadomie puszczone. W zasadzie mam problem z głowy. Pewne środowiska nie będą mnie kopać. Tak? No tak, ale sygnał poszedł do ludzi. Ludzie, którzy powinni się przed tym bronić rękami i nogami. Jaki dostali sygnał? Żaden. Więc... Czy inaczej, złóżcie broń. Ja bym to tak odczytywał, bo ja uważam, że nie macie co walczyć, bo my żeśmy przyszli na hasłach obrony tego przed, obrony was przed tym, o czym mówimy, a teraz ja mówię, złóżcie broń. Albo w ogóle połóżcie się rejtanem. Nie, inaczej, ja się będę kładł rejtanem za to, a wy w ogóle możecie wyjść i... No tak, z tym, że tutaj, wie pan... Tutaj sytuacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo niedobra, ponieważ rzeczywistość zmienia się na gorsze w tempie błyskawicznym. Tak. Tych 5 lat temu, podkreślam, 5 lat temu myśmy sobie świat wyobrażali zupełnie inaczej. Te 5 lat dla wielu ludzi to jest ogromne doświadczenie i to jest w wielu przypadkach doświadczenie negatywne. Nie mówię tutaj o tych, którzy dostali trochę pieniędzy na pociechę, bo to jest inny problem. Te pieniądze i tak się ludziom należały, ale oczywiście nie w tym trybie. Natomiast... Jak myślę o tym, że w tej chwili może się w Polsce bez żadnej w gruncie rzeczy reakcji, ja przynajmniej nie słyszałem o żadnej reakcji krytycznej wobec tego przedsięwzięcia, ponieważ to przedsięwzięcie jest, ja nawet nie wiem jakich użyć słów, bo to nie jest ani happening żadnych narwanych artystów, ani, to nawet nie są te paniusie z parasolkami, wie pan, to nie jest kodziarstwo, to nie są tego typu rzeczy, to nie są zadymiarze. To są bandyci, po prostu bandyci,
być może w znacznej mierze nieświadomi, którzy, i to podejrzewam, bo to dałoby się tak uzasadnić takie twierdzenie, że podejrzewam, że oni nastawiają się na zniszczenie najbardziej uzdolnionych młodych dzieci. Tak. Bo proszę zwrócić uwagę, informacje o tym padzie są również dostępne, o ile się nie mylę, na takiej maszynce do mielenia mięsa, to się nazywa TDX. Kojarzy pan? Takie wykładziki dla półkretynów. Przepraszam, to inaczej tego nie można nazwać, ponieważ to, co tam się wygaduje i ta publiczność, wie pan, to jest fenomenalne, ale ja zakładam, że to jest w dalszym ciągu margines. No to tak zawsze tego typu szkolenia były. Kiedyś one były robione przez jakichś tam lektorów z komitetów partyjnych. W tej chwili są robione przez lektorów z innych komitetów, ale mechanizm pozostaje. Powiem panu szczerze, że... Ale przepraszam, bo przerwałem wątek, żeby dokończyć. Obserwowałem kilka rozmów z takimi dziećmi właśnie, które są potencjalnymi uczestnikami tego, a być może już nie potencjalnymi, tylko biorącymi udział w tym. I to są dzieci, jest taki gatunek dobrze zapowiadających się młodych, wyszczekanych chłopaczek, taka rezolutna dziewuszka. I oni mają w sobie jakiś tam drive, bo to wynika po części z tego, z jakiego domu się wyszło, czy byli przez rodziców, wie pan, popychani, czy też nie, to siedź, gap się w telewizor i jesteś kiepski, zostaniesz kiepski. Więc to są dzieci, które są w wieku, kiedy nie mogą mieć jeszcze na absolutnie żaden temat, żadnego zdania, bo wiek 9-12 lat, to oczywiście w człowieku się tam cudowne rzeczy w głowie dzieją, ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest jeszcze półprodukt. Tak. Te dzieci, które mają różnego typu predyspozycje, no, nadają się do jakiejś, czy to działalności publicznej, są aktywniejsze, to one będą głównymi uczestnikami tego eksperymentu. W związku z tym te dzieci, które zawsze stanowiły rezerwuar dla późniejszych, no nieładnie używać słowa elita, ale no w każdym bądź razie dla tych bardziej ambitnych, bardziej aktywnych, to oni w czymś, biorąc udział w takim czymś, zostaną kompletnie ogłupieni. Ponieważ jeśli tym dzieciom, które z racji wieku nic nie mogą rozumieć z życia, z tego, jak działa świat, jak działa społeczeństwo, jak to wszystko funkcjonuje, jeśli tym dzieciom wmówi się, że one mają wejść na katedrę i z tej katedry wygłosić wykład na wyższej uczelni, proszę pana, to jest katastrofa. No i teraz jest pytanie, co z tym fantem można zrobić, bo to się kręci i to ma przynieść w ciągu 10 lat określony skutek. Powiem tak, jeśli mogę, to dla mnie, z mojego punktu widzenia, to jest kolejny etap na kolejnej sferze, właśnie, który ma przynieść taki skutek. Widziałem pewne rzeczy w Anglii, które właśnie już przyniosły taki skutek. Już przyniosły, tak. Że przyniosły taki skutek, patrząc na młodych ludzi, którzy wyglądają jak młodzi ludzie, nie widziałem młodego człowieka, którego widziałem na przykład, gdy byłem w ich wieku, tak? Dookoła mnie, tutaj w Polsce. I później gdziekolwiek pojechałem poza Polskę. Widziałem po prostu jakiś, przepraszam, że użyję takie słowa, może on nie jest adekwatny, jakiś nowy produkt człowieczy, o tak bym powiedział.
No i tu się posuwamy do takich granic, kiedy człowiek nie wie, w zasadzie tutaj już należałoby ostro ważyć słowa, bo no właśnie, można... bo nie wiem, czy, bo zastanawiam się, czy nie przesadziłem trochę. Nie, właśnie o to chodzi, że pan nie przesadził, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że my sami, próbując to jakoś nazwać, ocieramy się o tę granicę, za którą prawdopodobnie jesteśmy wypychani. Żeby jednak no, pewne ostatnie hamulce złamać i żeby to poszło już po całości. I powiem panu szczerze, że jest bardzo dużo takich inicjatyw, bardzo wyrazistych, jednoznacznych, które nawet człowieka czasami oburzają, ale one są tak idiotyczne, że czasami są śmieszne. Natomiast powiem panu szczerze, że jak usłyszałem o tym projekcie Polskiej Akademii Dzieci, to już nie jest śmieszne. Ja tego po prostu jeszcze w tej chwili nie potrafię zinterpretować. Naprawdę, nie potrafię ocenić skali zbrodni, jaka już jest dokonywana na tych młodych dzieciach i na dodatek, co być może jest najbardziej dla mnie przerażające. Mówię dla mnie, jako człowieka, który się tymi rzeczami zajmuje, nie prywatnie, bo to są trochę oddzielne sprawy. Ja podejrzewam, że rodzice tych dzieci są taką perspektywą zachwyceni. Oni mają swojego geniuszyka, swojego. I ten geniuszyk został doceniony i on już zaczyna być wciągany w tryby tego wspaniałego świata, bo to wszystko jest robione na bardzo fajne, że tak powiem, w bardzo fajnych takich sytuacjach. Spotkania, no tu młody dzieciak w krawaciku i tak dalej, spotka się z panem profesorem. Jak, tak, tu, panem profesorem, no, w związku z tym on w zasadzie już jest półprofesorem, no może na razie jeszcze ćwierć, ale w zasadzie jest wśród. No i trudno się dziwić rodzicom, że są zachwyceni taką perspektywą i że się z tego cieszą i że nawet popierają to. No i teraz jest, powiem panu szczerze, no, ponieważ człowiek powinien sam siebie również kontrolować, to ja powinienem sam siebie zapytać, czy ja przypadkiem nie przesadzam, ale z drugiej strony... A ja powiem, ja pana chyba może nawet przestraszę, bo jak gdyby nie chciałem wracać do tego mojego wątku Wielkiej Brytanii, ale w tym sensie, bo za to często o tym wraca, gadam... Niech pan wraca, bo pan bo inaczej, to widział. Za często o tym porównuję, jak na przykład takie bardziej przyziemne rzeczy, czy tam przepytuję tutaj na antenie u nas polityków, czy też ludzi, którzy właśnie mówią o takich rzeczach, to ja jestem, chciałbym pana tutaj przerazić, bo pana to przeraża i słusznie, moim zdaniem, ale czym chciałem przerazić? Tym, że to jest jeden z pomysłów. Zaraz będzie następny i następny i następny, bo jak gdyby inaczej, albo inaczej, symultanicznie idą 10 pomysłów, które właśnie mają finalnie wytworzyć takiego człowieka, który jest pozbawiony pewnych rzeczy. Taki produkt człowieczy, o tak bym powiedział, który jest niby wygląda jak człowiek. Ale to w takim razie to z tym, o czym pan mówi, to ma tylko, żebym znalazł tutaj, nie, tu chyba nie znajdę tego zdania, które bardzo na tym... Mowa o tych przyszłych 9-12-letnich profesorach. To oni autonomicznie decydują o tym, czym chcą się zająć. Ładnie. No to powiem szczerze, że tak jak słucham tego, jak słucham pana, tego co pan mówi od ostatnich godziny, to wyższy poziom jazdy widać jednak wrzucili. Chyba jednak taki... I to jest dobrze opakowane. Opakowane jest takim... Taki, jak to mówią młodzi niektórzy teraz. Tak nowoczesnym językiem. Podwójny upgrade. Prawie tydzień temu miałem tu okazję rozmawiać z autorami książek o
o marksizmie i bardzo mi się nie spodobała wtedy, wypowiedź jednego z panów, pana Kościelnego, ale potem jak się nad tym zastanawiałem, to pomyślałem sobie, no co z tego, że mnie się to nie podoba, ale muszę sobie zadać pytanie, czy ten gość przypadkiem nie ma racji. Ja oczywiście programowo nie przyjmuję tego do wiadomości, ale on mówiąc o środowisku akademickim powiedział, że tam już nie ma na co liczyć. Ja się z tą opinią zgadzam, bo widzi pan, to napędzają ludzie, którzy mają stopnie naukowe i w to wplątane są już w tej chwili uczelnie, na których przecież na każdej z tych uczelni się kłębi od utytułowanych naukowców i oni to kupują. Więc jeśli tak jest, to w tej części ten pan, z którym wtedy miałem tu okazję rozmawiać, on może mieć rację i nawet jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast on nie bierze pod uwagę chyba jednej rzeczy, tej, z którą ja wiążę największe nadzieje, że każda kadra profesorska prędzej czy później, tak jak przeżywa swój okres największego rozkwitu i największych wpływów, no to ona potem jest wypierana przez następne pokolenia, W tej chwili niestety raczej jest dobór negatywny, natomiast... Ale z czego ma być pozytywny? To znaczy ja liczę na to, że jeżeli u ludzi w wieku przedakademickim, do ludzi w wieku przedakademickim uda się nawet do niewielkiej części dotrzeć z tego typu refleksjami, o których czasami rozmawiamy, to że oni, nawet jeśli siłą rzeczy będą musieli wejść w tę maszynkę akademicką, to że oni pewnych rzeczy już nie zapomną i stopniowo oni mogą, no jakby to powiedzieć, wysłać na emeryturę tych ludzi, którzy w tej chwili zaorywują polskie uczelnie i polską naukę. Tutaj robię takie zastrzeżenie, chociaż nie do końca czytelne, bo ja ciągle mówię przede wszystkim o naukach, tak zwanych naukach humanistycznych, społecznych, historiach, filozofiach, tego typu rzeczach. W mniejszym stopniu dotyczy to nauk technicznych, nauk ścisłych. Chociaż niestety, i stąd to moje takie zawahanie, że kiedy coś takiego mówiłem, odezwał się pan, będący na tym spotkaniu, jak się okazało, jakiś tam fizyk, fizycy mają swoje różne specjalności, obecnie funkcjonujący, i on tak powiedział, że oj, chyba nie bardzo wiem, co się w tej branży dzieje, że tam już te wszystkie nowe, nowe badziewie już zostało wchłonięte. Tak. I to jest elementem takich nauk, jak na przykład fizyka. Nie mówię już o biologii i tak dalej, no bo to tam wiadomo, ale no, jeśli co do nauk humanistycznych, to bym nie miał żadnej nadziei. No a ja, widzi pan, właśnie o to chodzi. Bo, widzi pan, dlaczego ja taką buduję sobie taką trampolinę jakby dość przewrotną? Ponieważ w wielu dziedzinach myśmy zawsze, za mojej pamięci, ta część świata w wielu dziedzinach budowała w sobie kompleks biedy. Ale kompleks biedy rozumianej w tym, że w laboratoriach nie ma nowoczesnego sprzętu, tu nie ma tam jakichś laserów, tam nie ma jakichś innych encefalografów czy coś. No ogólnie jesteśmy niedoinwestowani, więc no, tamci robią komputery, a my tutaj mamy łopatę, kij, kosę, tam i musimy sobie z tym radzić. I to rzeczywiście w wielu dziedzinach, no, możliwość dysponowania najnowocześniejszą aparaturą, która jest cholernie droga, nie wiadomo zresztą dlaczego, no ale to już inna sprawa, to powoduje, że pewne dziedziny no, nie mogą się rozwijać tak, jakby się mogły rozwijać. Natomiast w tych sprawach, o których mówimy, tutaj takich ograniczeń nie ma.
jeśli ktoś napisze sensowną książkę, to może ją po prostu wydać. A jak nie ma na papierową wersję, to może ją wrzucić do internetu. I taka kropla będzie drążyć skałę. Więc spokojnie, spokojnie. Optymistycznie. Ja na razie, nie, proszę pana, bo widzi pan może nie mieć do czynienia z tymi sygnałami, z którymi ja mam do czynienia. Ich może nie jest bardzo, bardzo dużo, ale jest sporo. I proszę pana, niech mi pan wierzy, to są sygnały od ludzi z bardzo, bardzo różnych środowisk. Tych, którzy w tej chwili robią w tej branży najbardziej takiej już zdziełczałej i ludzi, którzy gdzieś tam pracują w biznesie, na wsi, gdzieś tam jakiegoś. Proszę pana, ja dostaję takie listy, kiedyś by, nie, no, na pewno to nie dostaję, poza tym nie mam do tego, ale czasami zdarzają mi się takie listy, że pomyślałem sobie, Chryste Panie, no, to, ta nasza intelektualna elita, to jest rozpiżona po całym kraju, tak, tylko że nie ma jej na uczelniach. Często po świecie. Normalni ludzie po prostu, często niestety tak. No pytanie, jak to zrobić, żeby oni tu kiedyś i to jak najszybciej wracali, no ale to jest inny problem. To swoją drogą, warto by było kiedyś na ten temat pogadać i to wtedy pan powinien dużo mówić i ludzie, którzy mają pańskie doświadczenia, dlatego że teoretyzowanie to jest teoretyzowanie. Natomiast jeśli się człowiek o to otarł, jeśli zna pewne rzeczy, które czasami nawet bardzo trudno jest nazwać, bo wie pan, myśli się łatwo, bo myślenie to jest trochę inny proces. I tam iskra sobie może przeskoczyć i zaiskrzy. Natomiast jak człowiek musi coś nazwać, musi to sprecyzować, to wtedy nagle okazuje się, że jest opór, bo i czasami jest dlatego, że po prostu brak mu słów, ale czasami jest tak dlatego, że wydaje mu się, że coś rozumie, ale jak już przechodzi do formułowania, to okazuje się, że nie, to wszystko tak łatwo się nie da złożyć. W związku z tym to jest otarcie się o tamtą rzeczywistość, a pan się nie otarł, tylko pan tam wiele lat funkcjonował normalnie. I to ludzie z tym doświadczeniem, no, mogliby zacząć kombinować na temat tego, co można by było zrobić. I kombinują. Tylko, to znaczy, nie wiem, czy dobrze się rozumiemy. Co można by było zrobić w Polsce, żeby... I właśnie tego nie potrafię sformułować precyzyjnie. Żeby tym ludziom umożliwić powrót do Polski, jakby to powiedzieć, opłotkami. Ponieważ głównym ich problemem jest to, że jeśli oni tu wrócą, przyjdą z walizkami, powiedzą, no to jesteśmy, to teraz no, trzeba się czymś zająć. I muszą rozpocząć organizowanie jakiejś przestrzeni życiowej dla siebie. Otóż w Polsce tej przestrzeni nie ma. Oni zostali pod wieloma, może nie wszyscy, ale w znacznej mierze zostali po prostu stąd wypchnięci. Oczywiście, że tak. Więc jeśli oni zostali wypchnięci, to oni zostali wypchnięci przez, jak to się ładnie mówi, no przez system, bo to nie było tak, że na zasadzie Juden Raus, 68, wie pan, te bajki i opowiadania. Nie. Nagle pojawiły się warunki, które ich stąd wypchnęły i teraz jest pytanie, no bo te warunki w jakimś sensie powinno stworzyć państwo. Oczywiście nie w ten sposób, że zbuduje obozy dla repatriantów, tylko że stworzy warunki takie, żeby oni mogli tutaj zacząć normalnie funkcjonować i na dodatek jeszcze na tym poziomie, który tam udało im się często osiągnąć, to już szczegóły. Otóż obawiam się, że państwo nie będzie chciało czegoś takiego. Nie chce. Państwo nie chce tego. Szczególnie nasze państwo. I nie chce w tej chwili już się zastanawiać, z jakiego powodu. Kiedy? Faktem jest, że nie. Bo nie. W związku z tym, jeśli ktoś myśli kategoriami życia realnego, to jedyna szansa, żeby ci ludzie mogli tutaj wrócić,
poza sytuacją, kiedy tam zacznie im się palić pod nogami, bo to nie jest wykluczone. Już się pali. Że tam tak gruchnie, że zaczną ich po prostu pędzić kijami. Jeszcze inne aspekty. Wiele różnych, o tym pan powinien tu kiedyś poopowiadać. Więc chodzi o to, żeby oni mogli tutaj wrócić w pewne przygotowane już struktury, które będą funkcjonowały mimo tego państwa. Mówię to z wielkim żalem, ponieważ te zadania powinno akurat wykonywać państwo, ale jeśli państwo nie chce tych zadań wykonywać, to pies z nim tańcował, trzeba tworzyć państwo drugiego obiegu. Czy to jest wykonalne, jakie powinny powstać struktury, układy i tak dalej, żeby ci ludzie mogli tutaj zacząć funkcjonować w sposób no, możliwie niezależny od tego aparatu, który będzie starał się ich przed tym powrotem powstrzymać. No bo jeżeli tego się nie uda, no to marnie. Parę milionów ludzi to jednak jest... Nie, oczywiście nie wszyscy muszą wracać. Dobrze jest mieć również swoich ludzi za granicą odpowiednio przygotowanych. No tak. Och, proszę pana, to jest w ogóle oddzielny temat. To naprawdę, to teraz już idziemy. Proszę nawet mnie nie tu kusić tutaj, bo będę panu, bo by trzech takich programów nie wystarczyło. No, to ma pan temat na następne. Ale to chyba na dzisiaj wystarczy, tak, nie ma żadnej puenty, zostało rzuconych kilka tematów do przemyśleń. Krzysztof Karek, Radio 24 w czwartek. Dziękuję serdecznie, panie Krzysztofie. Ja bardzo dziękuję. Ja kłaniam się nisko, Piotr Szlachtowicz. Przypominam o tym, że możecie wspierać telewizję w Radio 24, że cały czas nadajemy, nie poddajemy się. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz Krzysztof Karek, Piotr Szlachtowicz. Miłego wieczoru, dobrej nocy. Chcemy ustawy Stop 447. Pomóż nam zebrać podpisy. Wejdź na www.stop447.info. Pobierz kartę podpisową, zbierz podpisy pod ustawą Stop 447 wśród rodziny i znajomych i wyślij do nas. Teraz jest czas działania.